to klient musi czuć, że sprzedawcy zależy na kliencie. No właśnie, i teraz jak to zrobić? No przede wszystkim obrócić model sprzedaży. Mhm. Czyli nie sprzedawać tak, jak się sprzedawało jeszcze chociażby 10 lat temu. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie się w nowym odcinku Business Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Karol Froń. Piąteczka. Karol jest przedsiębiorcą, mentalistą i ekspertem od sprzedaży. To jest człowiek, który wykonał w życiu 30 tysięcy połączeń. Ja sobie tego nie wyobrażam, tej liczby. Natomiast wiem, że on to zrobił, bo pracowałem już z Karolem i jakby wiem, co potrafi. Powiedz coś, Karol, o sobie jeszcze. Czym się dzisiaj zajmujesz, jakby na czym polega twoja praca? To generalnie to ja lubię mówić o sobie, że jestem sprzedawcą. Chociaż ludzie w Polsce się tego wstydzą, boją, to uważam, że tym się należy chwalić i szczycić, bo sprzedaż jest jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą umiejętnością współczesnego przedsiębiorcy, człowieka. Ja dzisiaj i sprzedaję, i też praktycznie sprzedaży uczę. Po prostu szkolę zespoły sprzedażowe, buduję zespoły sprzedażowe, piszę książki, wykładam telemarketing. Po prostu robię to z lubię. No. Tak się dzisiaj złożyło, że akurat Karola dzisiaj wziąłem do jednej z moich firm, do mojego startupu, którego jakby wdrażamy produkt na rynek i jakby robimy dystrybucję. I Karol akurat szkolił mój zespół ludzi, którzy są odpowiedzialni, żeby no, dystrybuować ten produkt, który razem z moim wspólnikiem stworzyliśmy. I cały dzień dzisiaj było szkolenie, bo wiem tam Karola, i że jakby jest w stanie na samym początku poukładać dobrze moje procesy w mojej firmie, tak żeby one po prostu, no, żeby ta sprzedaż była lepsza, tak? I, bo wiem, że ludzie mają różne schematy, które niekoniecznie są dobre. A powiedz mi, Karol, jak uważasz, jaki jest taki największy błąd sprzedaży? Największy błąd sprzedaży to wciskanie produktu klientowi. I to jest niestety błędne koło. Klient boi się kupować, bo boi się, że ktoś mu coś będzie wciskał. Mhm. Sprzedawcy nie lubią dzwonić, nie lubią szukać klientów, bo właśnie obawiają się reakcji tego klienta, który powie nie, dziękuję, nie chcę. No bo boi się, że ktoś mu wciśnie. Mhm. A więc ja uczę odwróconej sprzedaży, takiej autentycznej sprzedaży. Uczę tego, że po drugiej stronie jest klient, który jest człowiekiem. Mhm. Ja też jestem człowiekiem. A więc my rozmawiamy jak kolega z kolegą. No nie chcę powiedzieć przyjaciel z przyjacielem, ale kolega z kolegą, równy z równym. I tym samym ta sprzedaż nie jest męcząca dla żadnej ze stron, jest dla obu stron skuteczna. Uczę sprzedaży win-win. Największy błąd też sprzedawców jest taki, że sprzedawcy jakby zakładają, że sprzedaż klientowi musi się odbywać na takiej zasadzie, że... Ja ci naobiecuję, a ty kupisz. No właśnie to miałem, tak, szukałem słów odpowiednich, tak, że ja ci po prostu sprzedam ideę, sprzedam ci obietnicę, której potem nie dowiozę. Natomiast to tak się nie daje, to jest niemożliwe. Sprzedaż ma być autentyczna i uczciwa. I to jest, myślę, fundament dzisiejszych czasów, gdzie klienci mają mnogość wyborów i mogą kupić od każdego i w każdym miejscu. A żeby kupili od ciebie, to muszą czuć, że tobie na nich zależy. Okej, to jak zrobić, żeby ludziom, żeby sprzedawcom zależało, albo inaczej, klientom zależało na sprzedawcy? Żeby klientowi zależało od sprzedawcy, tak. To klient musi czuć, że sprzedawcy zależy na kliencie. No właśnie, i teraz jak to zrobić? No przede wszystkim obrócić model sprzedaży. Mhm. Czyli nie sprzedawać tak, jak się sprzedawało jeszcze chociażby 10 lat temu, bo ten model sprzedaży powstał w 1927 roku. Od 100 lat praktycznie większość handlowców sprzedaje tak samo. Czyli szybki kontakt z klientem, wiązanie bardzo szybkiego kontaktu, 2-3 pytania, żeby zbadać jego potrzeby, a następnie przez 10-20 minut opowiadanie o tym, co dla Ciebie mam, w superlatywach, w korzyściach, a przez kolejne 20-30 minut zamykanie sprzedaży kolanem. I ten model już nie działa. Okej, okay, a jaki teraz działa? A dzisiaj działa model odwrócony, czyli większość czasu zdecydowano, bo około 60-70% poświęcamy na to, żeby poznać klienta, poznać jego firmę, zbudować z nim relację. Jak dowiem się, czego on potrzebuje, jakie ma problemy w biznesie i potrzeby, to potem z precyzją lasera daję mu rozwiązanie jego problemów, czyli moja prezentacja trwa 5 minut. A kiedy daję mu z precyzją lasera rozwiązanie, to zamknięcie sprzedaży staje się formalnością. Po prostu go pytam, to co, panie Danielu, działamy? On mówi, okay. Działamy, bo dostał dokładnie to, co chciał. Okej, okay, no to teraz to bardzo fajnie wygląda. Jak to zrobić? W głowach Polaków jest problem taki, że sprzedaż równa się wciskanie. A więc pierwsze, co trzeba zrobić, to zmienić same przekonania o sprzedaży. Swoje własne. Swoje własne, w swojej głowie. Przekonanie to myśl, w którą wierzysz. Przekonanie to nie jest prawda obiektywna, tak jak prawo grawitacji. Upuszczę coś na ziemię, to spadnie, to jest fakt i to nie podlega dyskusji. Natomiast przekonanie każdy ma indywidualne.
A więc ja moje przekonanie jest takie, że sprzedaż telefoniczna jest łatwa, prosta, skuteczna. Ja zamykam 99% deali telefonicznie. A dlaczego? Bo zmieniłem przekonania o sprzedaży. Mhm. Więc pierwsze to zrobić, to ustawić sobie w głowie myśl, sprzedaż równa się pomaganie. Mhm. I od tego się zaczyna. W drugim kroku oczywiście wyszlifować te umiejętności. Umiejętności nawiązywania szybkiej relacji z klientem w ciągu 2-3 minut. Umiejętność budowania czy raportu, czy zaufania. Wszelkie narzędzia sprzedażowe typu parafraza, odzwierciedlania, jakieś też, no nie chcę powiedzieć techniki sprzedaży, bo to jest złe słowo, ale po prostu poznanie ludzkiego umysłu, psychiki i dowiedzenie się, jak my działamy, jak my funkcjonujemy, jak podejmujemy decyzje, a potem po prostu danie tego klientowi, czego on chce, czyli wysłuchać go, czyli porozmawiać z nim o nim, a nie o mojej ofercie, o moim produkcie. I to są takie proste, prozaiczne rzeczy, które jeśli zrobisz, to zobaczysz spektakularny efekt. Bo wszyscy robią odwrotnie, zazwyczaj. Bo wszyscy robimy odwrotnie. Dzisiaj, wiesz, mamy taki czas, że każdy chce nadawać, a nikt nie chce jakby odbierać, tak, nie? Tak. Ten, który zacznie odbierać, zacznie sprzedawać. No. Dokładnie tak. No popatrz. No. Ale tak było zawsze. Dlaczego ten model kiedyś działał inaczej? Bo nie znali tego modelu. Tak. I kiedyś było łatwiej, bo była mniejsza konkurencja na rynku. Mhm. Dokładnie. Dzisiaj, jeśli klient może pójść w dowolne miejsce i kupić dowolny produkt, to on wybierze ten produkt, tą firmę, gdzie zostanie lepiej obsłużony. Mhm. Cena, jakość, czas dostawy, dostępność, wszędzie jest to samo, ale obsługa wszędzie jest inna. Ponieważ najważniejsze w sprzedaży to zrozumieć, że klient kupuje najpierw Ciebie, jako sprzedawcę. I to samo jest w kupowaniu, identycznie. Nie? Jeżeli Ty coś kupujesz, to jeżeli chcesz kupić dobrze, to tak samo to musisz słuchać, a nie mówić, nie? Dokładnie. No, i to jest dokładnie działa odwrotnie. Znaczy, to tak samo, ten sam schemat. To wynika tak, po pierwsze z braku świadomości, że tak jest. Mhm. Po drugie, nawet jak ktoś ma świadomość, to i tak woli starą, utartą ścieżką, chociaż ona nie działa, bo jednak robienie czegoś po nowemu no, wymaga wyjścia z tej, wiesz, strefy komfortu, a człowiek nie chce tego robić. A masz jakiś taki przykład ze swojego życia, biznesu, czy, że udało Ci coś kupić bardzo intratnie, tylko dzięki temu, że nie byłeś tylko klientem, tylko jakby wiedziałeś, gdzie nacisnąć. Wiesz co, podam przykład trochę inny. Byłem ostatnio w urzędzie załatwić jeden z papierków. No i podszedłem do pani do okienka, oczywiście, że bardzo proszę o to zaświadczenie i potrzebuję je do piątku. A to była środa. Na co pani powiedziała, każdy tutaj przychodzi i chce do piątku, chce na następny dzień, na dwa dni. Nie, ja już tego nie robię. Tyle razy, co ja pomogłam tym klientom, oni się ani razu nie rozdzięczyli. Nie, nie ma takiej możliwości. Więc teraz, co by zrobił normalny klient, ja jako klient? Przeprosił i poszedł. Przeprosił i wyszedł, albo drugi schemat, zacząłby przekonywać. Tak. Proszę, ja tego potrzebuję. Udowadniać, że powinien to zrobić. Dokładnie, tak? czyli to, co robi handlowiec, nie? Przekonuje klienta, że powinien to zrobić, powinien to kupić. A co ja zrobiłem? Ja się wykazałem niczym innym, jak zrozumieniem i taką zwykłą ludzką empatią. I powiedziałem do niej, naprawdę? Ci klienci tak robią, ci petenci? Wie pani, co strasznie pani współczuje, ja nie wiem, no, widzi pani, jak to się można na ludziach przejechać? I ona weszła w tą rozmowę ze mną, nie? Pociągnęła temat. No wie pan co, ja tu pracuję x tam lat, powiedziała, nie? Takim chamstwem, jakie się tutaj spotykam, to nigdzie, nie? I ja znowu, naprawdę? Jak pani wytrzymuje, nie? Ja panią podziwiam. I wyobraź sobie, że po tej rozmowie odesłała mnie do innego okienka, miałem zapłacić tam 30 zł opłaty. Zapłaciłem, wracam do niej, nic się nie odezwałem. Dałem jej te wnioski, ona powie, niech pan przyjdzie w piątek przed 15. Spodziewałem się, że powiesz czwartek. No nie, akurat wiesz, ale i tak było dobrze, nie? Ale to pokazuje, że jakby tu nie chodzi właśnie w sprzedaży o przekonywanie kogoś do czegoś. Chodzi o to, żeby zrozumieć jego punkt widzenia, wczuć się w jego, wejść w jego buty, a potem pokazać mu, proszę pana, wiem co pan czuje, wiem co pan myśli, rozumiem, współczuję. Jedna z naczelnych zasad sprzedaży. Nie jesteś w stanie nikogo do niczego przekonać, możesz jedynie sprawić, żeby ktoś chciał coś zrobić. I błędem sprzedawców jest to, że próbują argumentami logicznymi przekonywać. Tak. Pan powinien, bo mamy taniej, bo mamy lepiej, bo mamy szybciej, bo jesteśmy nowi na rynku i tak dalej, i tak dalej. To nie działa. Trzeba sprawić, żeby klient sam siebie przekonał. Okay. To co, jaką wartość musi dać tej kobiecie? No, to powiedziałeś, ty byś ją zapamiętał, ale co jeszcze byś... Komplement na pewno. Okay. Podstawowa sprawa, ludzie w Polsce są niedoceniani. W domu słyszysz krytykanstwo, narzekanie z każdej strony, od rodziców, od sąsiadów, od nauczycieli. Ludziom się wydaje, że krytyka jest konstruktywna i buduje. Nie. My w Polsce nie umiemy przyjmować komplementów. Wyobraź sobie, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia. Dajesz komplement swojej małżonce, czy po prostu pani przypadkowo spotkanej, nie wiem, w kwiaciarni, nie? To co ta kobieta robi? Odwdzięcza się tym samym. Czasami mówi, pan też, dziękuję bardzo i wszystkiego wzajemnie. Zaraz przyjąć i powiedzieć, dokładnie, dziękuję, dokładnie, że mi to mówisz. I, otóż to. Nie? Ale nie umiemy tego przyjmować po prostu. Tylko oddajemy to w zamian, tak jakby to jest zgniło jajo, byśmy chcieli podrzucić. No to dokładnie to samo jest z nim. Życzenia ktoś ci składa na Wielkanoc, tak, na święta Bożego Narodzenia. Tobie też, wzajemnie. Tobie też wzajemnie, nie? No. Zamiast powiedzieć dziękuję, tak, nie? I przyjąć to głęboko do serca, tak, a nie odepchnąć po prostu.
Otóż to, tak to nie? Działa, czyli ja bym jej dał ten komplement. No i nie oczekiwałbym też jakby odwzajemnienia tego komplementu. Tylko to są proste mechanizmy, natomiast znowu, ja mam dużo roboty, mam pełne ręce roboty, choćby dlatego, że ludzie nie używają tych mechanizmów, bo się boją, bo ich głowa im na to nie pozwala. Powiedz coś o swojej firmie, bo Provisco Center, tak między innymi jakby twoja firma i twoi ludzie, twoje zespoły sprzedają usługi telekomunikacyjne, tak, jednego z operatorów. Mhm. Tak, ile masz osób w tym momencie zmienionych? To się zmienia dynamicznie na przestrzeni jakby miesięcy, bo jak mam zlecenia duże i potrzebuję mieć duży zespół, to zatrudniamy. Najwięcej zatrudnialiśmy 140-150 osób. Mhm. Teraz mamy około 40 osób na pokładzie, plus 40 takich zdalnych pracowników, którzy dzwonią z domu. Mhm. Firma jest z Częstochowy. Powstała tak naprawdę powstała z marzenia ludzi. Mhm. Razem z moją małżonką, która dzisiaj jest jakby całym mózgiem, całą głową firmy, ona ją prowadzi na co dzień, ja jestem raczej twarzą, więc ona powstała z marzenia wielkiego, że chcielibyśmy mieć taką organizację. Mhm. Ja się wywodzę z call center. Jako telemarketer wykonałem 30 tysięcy rozmów, pochodzę z maleńkiej miejscowości, z popegeerowskiej wioski. Mhm. Nie miałem, wiesz, łatwego startu, nikt mi nie dał pieniędzy, nie miałem znajomości, jakby do wszystkiego dochodziłem sam. Najpierw się spinałem po szczeblach kariery w korporacji, a potem, jak z korpo wyszedłem, to założyliśmy właśnie to call center. I wyobraź sobie, że my w drugim miesiącu istnienia naszej firmy zatrudnialiśmy 140 ludzi. To jak to możliwe? Wiesz co, do dzisiaj się zastanawiam, jak. Jak to się stało w ogóle? Wiesz co, no to jest... Wiem jedno, biznes powinien rosnąć organicznie. Mhm. Jeden pracownik, dwóch, pięciu, dziesięciu, dwudziestu. Mhm. Natomiast jak masz pięciu pracowników, a w kolejnym miesiącu masz 140, to okazuje się, że jest to samo, co się dzieje jak z totolotkiem. Jak ludzie mają, wiesz, 5000 miesięcznie i nagle milion dostają. Po 5 latach nie ma tego miliona. Nie są gotowi, więc tutaj też dzisiaj wiem, że gdybym to jeszcze raz budował, pewnie wiele decyzji byłoby innych podjętych. Ale ty jak zatrudniłeś tyle osób naraz? Trzeba wziąć kilka aspektów pod uwagę. Po pierwsze, to był rok 2013, więc rynek pracy był jeszcze inaczej wyglądał. Oczywiście. Ludzie byli jeszcze jako tako, takim dużo ich było. Dwa, to były wakacje, a więc okazało się, że na wakacje i tak więcej ludzi szuka zawsze roboty niż, wiesz, w ciągu roku szkolnego. No i była to nowa firma w mieście, gdzie ludzie po prostu bardzo często idą sprawdzić, tak, co to jest, czym to się je. Okay. No i te aspekty były najważniejsze. My żeśmy zrobili świetną robotę w tamtym czasie, bo zrobiliśmy call center, które robiło największą sprzedaż w całym kraju, w Polsce, dla jednego z operatorów telekomunikacyjnych. Okay. Robiliśmy im 1300-1500 zamówień miesięcznie. No byliśmy nie do powstrzymania. Natomiast później ta nasza jakby skala działalności się zaczęła też rozszerzać. Zaczęliśmy robić kampanię umawiania spotkań, pozyskiwania leadów, obsługę leadów z marketingu internetowego, sprzedaż też twardą, miękką. Także no dzisiaj ta firma jakby stawiamy przede wszystkim na atmosferę w pracy. Powiedz mi w takim razie, skoro zatrudniłeś tyle osób, albo byłeś też menadżerem w korpo dużej grupy, to w takim razie jakie jest twoje podejście do budowania zespołów? Bo teraz mamy trudny rynek, prawda? Mamy trudny rynek, aczkolwiek to jest trochę pitolenie, że mamy trudny rynek. Bo pomimo trudnego rynku, no my nie mamy problemu z pracownikami. Bo to jest zasługa pewnej kultury organizacji, którą wytworzyliśmy. Mamy kulturę plemienia, albo kulturę klanu, inaczej mówiąc. To jest taka jedna z czterech kultur najpopularniejszych, występujących. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że... No i znowu, podobne podejście jak do sprzedaży, tak i do zarządzania. Po prostu traktujesz pracownika jak człowieka. Czyli czasem, jak potrzebuje, tego wspierasz, czasem to dasz mu OPR, czasem jakby jesteś dla niego przyjacielem, czasem szefem, czasem ojcem, czasem matką. A jednocześnie dbasz o to, żeby ludzie między sobą czuli się dobrze w firmie. Bo nie chcesz zatrudniać najemników. Najemnik przychodzi do ciebie, bo dostaje pieniądze, ale dostanie trochę złotych więcej i odchodzi od ciebie. A jak masz apostołów, ludzi, którzy są z tobą, bo mają takie samo dlaczego jak ty, no to zostaną z tobą nawet, jak ktoś im da lepszą kasę. Więc jakby moja filozofia jest taka, autorski model budowania zespołów sprzedażowych, to jest Dream Sales Team. Tak sobie to nazwałem. I opieram go na takich kilku elementach, gdzie z jednym z tych najważniejszych jest właśnie stworzenie silnego dlaczego. Dlaczego masz chcieć ze mną pracować? To koncepcja pewnie znana, nie? Z Simona Sinka, z książki. Ale musisz, mało osób wie w ogóle, jak jest jego dlaczego. A co powiedzieć, że ma to ludziom wyartykułować i zarazić, nie? No więc właśnie, że niektórzy pracują, ale sami nie wiedzą, znaczy nawet budują firmy i to nawet duże firmy z sukcesami, tak? A później się zapytasz, po co to robią, to każdy mi się wydaje, że robi to dla pieniędzy, ale tak naprawdę
różnie bywa. No to pod tym kątem zgodzę się z Tobą, że mamy trudny rynek pracownika, ale dlatego, że pracownicy sami nie wiedzą, czego chcą. Mhm. Czyli oni świadomie nie wybierają swojej drogi życiowej. Mhm. Idą tam, gdzie akurat zawieje, blisko, tak, gdzie ktoś tam polecił, znajomy poszedł i tak dalej. Natomiast my staramy się to świadomie budować i budować kulturę organizacji taką bardziej wspierającą. Tak. Chcemy być taką rajską wyspą na po prostu morzu syfu, bagna i narzekactwa polskiego. Nie? I pracujesz u mnie, to czujesz się dobrze, bo inni o to dbają. Idziesz do konkurencji, no to tam jesteś po prostu w cudzysłowie mówiąc zgrojony. Tak, od razu baty dostajesz. Więc jakbym miał dać radę tym, którzy nas oglądają, szefowie, menadżerowie zespołów, no to po prostu zadbaj o to, żeby pierwsza zasada, która w Twojej firmie powinna być taką naczelną, to jest zakaz narzekania. Zakaz narzekania. Nie ma jakby nic bardziej podstawowego. Tak. Pierwsze, co trzeba zrobić, wyeliminować opór ludzi. Nie da się, za drogo, konkurencja nas zabija, lepsze czasy już były i tak dalej. To wszystko trzeba usunąć, wyeliminować. Dopiero na tym można budować coś więcej, budować jakieś fajne wartości. Więc pytasz mnie, o co ja zrobiłem? No pierwsze, co zabroniłem ludziom jakby szukać problemów, patrzymy na szansę. To jest najważniejsze z mojej perspektywy. Okay. No, ale potem kolejne elementy oczywiście do tego dochodzą. Szkolenia. Jak chcę zrobić szkolenie u kogoś w firmie i szef mi mówi, my to nie, ja szkoleń nie robię. Bo nie działają. Bo nie działają. A dlaczego nie działają? Bo nie robię. Tak, ale to słuchaj, lepsze mu mówi, ja szkoleń nie robię, bo co jak ja wyszkolę pracownika, a on odejdzie? No właśnie. Kasa poszła w błoto, tak. Nie? A ja mówię, a co jak pan go nie wyszkoli, a on zostanie? No, jeszcze gorzej. No właśnie, nie? Powiedz mi, jak zacząć najlepiej rozmowę? Telefoniczną, taką, która zakończy się sukcesem albo zbudowaniem relacji. Ja zacznę trochę niestandardowo, bo zanim zadzwonisz do klienta, to jest krok minus jeden, nawet nie zero, tylko minus jeden, pierwszy. Czyli w głowie się przygotować na to, że może być trudno, w sensie, że może klient odmówić. I to jest absolutnie coś normalnego, nie przejmować się tym. I że ma do tego prawo. Ma do tego prawo, a ty masz prawo, a wręcz obowiązek się tym nie przejąć i dzwonić do kolejnego. To jest minus jeden. Natomiast potem na etapie zero trzeba się po prostu przygotować do tej rozmowy, czyli wiedzieć, do kogo dzwonisz, znać problemy grupy docelowej, którą się kontaktujesz. Taki najlepszy wstęp, to pierwsze zdanie, takie otwierające, ono absolutnie nie powinno brzmieć tak, że wiesz, dzień dobry, z tej strony Daniel Siwiec, dzwonię z firmy XYZ, istniejemy na rynku 42 lata, mamy 5000 zadowolonych klientów, zajmujemy się tym i tym, nie? Czy jest pan zainteresowany? Nie, nie jestem. A mogę chociaż wysłać ofertę? Dobrze, niech pan wyśle. Na jaki adres? Biuro. Wysyłasz ofertę? Koniec. Tak, sporo rozmowy, nie ma nic. Więc nie mówimy o sobie na dzień dobry. Ten pierwszy hak na uwagę powinien brzmieć, powinien pokazać główną korzyść, którą klient zyska, dostanie, jak wejdzie, jakby jak pozwoli ci kontynuować rozmowę. U mnie to brzmi tak. Dzień dobry, nazywam się Karol Froń. Dzwonię do pana, ponieważ pomagam takim firmom jak pańska podnosić sprzedaż nawet o 17% w przeciągu kolejnych 6 miesięcy. Możemy chwilę o tym porozmawiać? Teraz co się dzieje? Dzieje się rzecz bardzo ważna. Żaden klient nie jest na tyle nieodpowiedzialny, żeby powiedzieć mi, nie jestem zainteresowany. Ono da mi przynajmniej 30 sekund, żeby się dowiedzieć, jak ja to zrobię. Tak. I dla mnie wystarczające są 30 sekund. Nie potrzebuję nic więcej. I co dalej 30 sekund zrobić? Dalej 30 sekund zaczynam używać pewnego schematu prowadzenia tej rozmowy. Wracam znowu do tego, co powiedziałem na początku. Klienta nie interesuje ja, moja firma, kim ja jestem. Ono to tupie. Jego interesuje tylko jedno. Co ja mogę zrobić dla niego? Co on z tego będzie miał? Co on z tego będzie miał? Więc pierwsze, co muszę powiedzieć, powiedzieć mu o tym, jakie problemy rozwiązuje. Potencjalne jego problemy, jakie mogę rozwiązać. Tym samym pokazuję mu, że znam jego branżę, wiem, z czym się boryka i jestem w stanie mu pomóc. W drugim kroku muszę powiedzieć, za pomocą jakich mechanizmów rozwiążę te problemy. I w trzecim kroku, w kolejnym kroku mówię o tym, dlaczego ja jestem najlepszą osobą do rozwiązania tych problemów. I to jest prowadzenie klienta po nitce do kłębka. Najpierw pokazuję, że wiem, jakie ma problemy. On mówi, no gościu mnie zna. Ciekawe, jak by sobie z tym poradził. No to, że wie, jakie mam problemy, nie oznacza, że wie, jak je rozwiązać. Tak. No więc w drugim kroku mówię, proszę pana, ale ja mam sposób, jak tych problemów się pozbyć. Mówimy o tym sposobie, on myśli, super, nie dość, że wie, jakie mam problemy, to jeszcze jest w stanie je rozwiązać. Ale myśli sobie, ale czy na pewno ten pan Karol jest odpowiednią osobą do tego, żeby te problemy rozwiązywać? Może na rynku są inne firmy, inni specjaliści, którzy lepiej mi te problemy rozwiążą. I na tym etapie dopiero jest przestrzeń do tego, żebym ja się zareklamował w cudzysłowie. Czyli powiedział o sobie. Istnieję na rynku x lat, wydałem x książek, wykładam tam i tam. Teraz dopiero mogę się chwalić.
No i to jest taki fajny schemat, którego można w każdej branży użyć. W każdej. Tylko trzeba po prostu wykonać robotę przed zadzwonieniem. Nie? No, a nie dzwonić po prostu na pałę i wciskać się? Tak, no wiesz, można pójść o krok dalej, czyli po prostu też LinkedIna sprawdzić, tak, przejrzeć. Tak. Nie? A powiedz mi taką najważniejszą rzecz, którą się nauczyłeś być, będąc w sprzedaży te ileś lat? Bardzo trudno to do jednej rzeczy, wiesz, sprowadzić. Mhm. Gdybym naprawdę miał się o to pokusić, to lubię używać takiego słowa, którego mnie nauczyło call center. Mhm. Jest to słowo nieustępliwy. Mhm. Dlaczego nieustępliwy? No bo wyobraź sobie, że dzwonisz w call center do 100 klientów każdego dnia przez 2 lata. I teraz... Dziennie, tak? Dziennie. I teraz na te 100 telefonów dziennie sukcesem kończą się 3. Czyli 97 razy słyszysz, nie dziękuję, nie chcę, nie potrzebuję, proszę do mnie nie dzwonić, skoro macie mój numer, o wy złodzieje, o wy skór, I teraz masz do wyboru, albo się poddasz i odpuścisz i powiesz, nie, to nie dla mnie, idę na produkcję, składać śrubki, wiesz, kleić kanapki w McDonaldzie, albo podwijasz rękawy, nie wiesz jeszcze jak, ale mówisz sobie, nie, ja się tego nauczę. Skoro inni potrafią, to ja też się tego nauczę. Że to nie jest kwestia talentu, tylko umiejętności. Oczywiście. Które nabywasz. To jest pewien trening po prostu, nie? Ja nie miałem... To ciekawe, pewnie jak ktoś nas teraz ogląda, to się zdziwi, jak to powiem, ale ja jestem introwertykiem. Nie wyglądasz. No właśnie, no właśnie. Ty po prostu jesteś zakamuflowanym kameleonem. Tak, ukryta opcja. Dobra, to powiedz mi, dlaczego mi teraz wciskasz, że jesteś introwertykiem? Jaki masz w tym interes, co? Ja, już kolejne ci chcę sprzedać, jeszcze jedno. Ile masz jeszcze startupu? Dobra. No. Ale dlaczego jesteś introwertykiem, który wygląda na ekstrawertyka? To jest kwestia... Ale co, przebranżowiłeś się? Nie, to jest kwestia treningu. Mhm. To jest kwestia świadomości, co jest ważne i potrzebne, żeby jakby osiągać sukcesy. Mhm. Ja jestem człowiekiem, który lubi pobyć w samotności, natomiast wiem, że sprzedaż, żeby być wybitnym, dobrym, świetnym sprzedawcą, to ja nie mogę być mrukiem, który nie lubi ludzi i się z nimi, nie wiem, nie rozmawia, nie utożsamia, wiesz, nie bywa. Więc ja się tego nauczyłem. I myślę, że każdy się może tego nauczyć. A co ciekawe, z mojej perspektywy introwertyk jest lepszym sprzedawcą niż ekstrawertyk. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Lepiej super. Sprzedaż to jest jeden. Sprzedaż to jest proces, który tak jak gotowanie, nie? Po kolei muszą być zachowane jakby elementy tego procesu. I łatwiej się odnaleźć w procesie ludziom właśnie schematycznym, opierającym się na introwertycznym, opierającym się nie na odczuciach, tylko na faktach, na danych, na statystykach, na liczbach. Więc jeśli ktoś pozna proces, to potem wie, wiesz, na który kamień nastąpić, żeby nie wpaść do wody. Natomiast sangwinicy teoretycznie są dobrymi sprzedawcami, bo są po prostu tacy, wiesz, luźni, otwarci, energiczni. I oni trochę intuicyjnie sprzedają. Na zasadzie, a jakoś to będzie. Bez planu, bez przygotowania. Ale w dłuższej perspektywie są mniej wytrwali niż introwertycy, którzy są w stanie po prostu regularnie, dzień po dniu, łoić rzemiosło, nie? A dwa, to co powiedziałeś, potrafią słuchać. Się wyciszyć. Tak, ale z kolei introwertykom jest ciężko czasem jakby wykonywać tyle połączeń i jakby być wytrwałym w tym wszystkim, żeby dotrwać do tego momentu, w którym ty jesteś, bo raz się nie udało, właśnie nie udało, już nie dzwonię. Nie? Najtańszą szczepionką na wymówki i taką ochotę dostawania rano z łóżka są marzenia. Miej marzenia. Jeśli mój handlowiec nie sprzedaje, to pierwsze co robię, pomagam mu wyznaczyć jego cele. Finansowe, sprzedażowe, życiowe, osobiste, zawodowe. I wtedy idzie po prostu. I wtedy on, mając cel przed oczami, wie, że musi sprzedać za x złotych czy x sztuk, żeby ten cel zrealizować. Dzisiaj chcę uruchomić dział sprzedaży, to od czego byś mu radził zacząć? Przede wszystkim od ustalenia strategii. Czy chcesz sprzedawać typowo telefonicznie, bez jazdy do klienta, face to face? Czy chcesz połączyć ten model? Czyli dzwonimy, umawiamy spotkania, handlowiec je finalizuje. Skąd chcesz jakby czerpać bazę? Czy chcesz zdobywać ją z marketingu internetowego, leady, a potem ktoś ma je tylko obdzwaniać? Czy te leady mają być wydzwaniane przez twojego człowieka? Czy to ma być sprzedaż door-to-doorowa tak zwana, czyli chodzimy po mieście i pukamy od drzwi do drzwi? Czyli zastanowiłbym się nad tym, nad wybraniem strategii. I co będzie działało, tak? Co będzie działało dla tej grupy docelowej konkretnej. Okej. I trzeba to sprawdzić małymi krokami jeszcze, nie? Bo to, co wy wybierzecie, albo co on powie, to nie znaczy, że tak będzie jeszcze, prawda? Dokładnie, czyli... Bo to wiesz, że inwestujesz, wiesz, wymienisz biuro dla 200 osób, a się później okaże, że hej, to nie działa. Z tego nie wyszło, oczywiście, nie? Trzeba wszystko przenieść, odwrócić jeszcze raz. Dlatego małymi rzeczkami, czyli po prostu testować kilka różnych strategii, raz jedną, raz drugą, raz trzecią, ewentualnie równolegle po prostu przetestować kanały. To by był taki pierwszy element, branie strategii. Okej, ale gdybyś chciał zrobić sobie tą call center, postawić w siebie w firmie, to
to jak... To nie bawiłbym się w żadne skomplikowane, nowoczesne systemy teleinformatyczne, tylko po prostu zwykły telefon z Androidem, z aplikacją ACR-a, z nagrywaniem rozmów. Do tego napisać skrypt, taki skrypt, no można samodzielnie napisać, można się oprzeć na tym schemacie, który ja podałem. Stworzyć skrypt, następnie zadbać o bazę, do kogo dzwonić. Taką bazę można kupić od brokerów baz danych. No i następnie wyznaczenie sobie też celów na sprzedaż, bo praca bez celów w sprzedaży jest bezcelowa. A więc pracownik, który miałby to robić, musi dokładnie wiedzieć, jaki ma być efekt jego rozmowy. W ciągu dnia masz dowieść 5 leadów, w ciągu tygodnia masz umówić 20 spotkań. Wyznaczyć mu cele. A następnie rozmowy po co nagrywać? Ano po to, żeby na bieżąco móc usprawniać samą komunikację z klientem. Odsłuchiwać. Oczywiście klient musi być poinformowany, prawda? O tym, że... Jak nagrywamy rozmowy, to trzeba o tym powiedzieć, tak jest. I tak naprawdę, co dalej? Wytrwałość. Wytrwałość. Nawet zakładając, że skuteczność jest na zimnej bazie na poziomie 2-3%, no to jednak na 100 telefonów masz 3 sprzedaże. Mówimy o zimnej bazie. Pytanie, jaki jest koszyk, tak? Jakby, jaki jest wartość produktu? Dokładnie, dokładnie. To jest różnica, nie? Ale jakby nie łamałbym się tym, że tylko 3 na 100 kupuję. Jeśli to jest opłacalne, to rób. Tak. Możesz oczywiście inwestować w lidy. I to jest, myślę, dzisiaj przyszłość i do tego bym też namawiał i zachęcał. Robić sobie kampanię, czy na Facebooku, czy w AdWordsach, zdobywać lidy, natomiast te lidy potem ktoś musi obdzwonić i musi obdzwonić je skutecznie. A więc zadbać o to, żeby ten skrypt rozmowy z lidem był perswazyjny i był po prostu efektywny. Okej, a powiedz mi, tak ciekawy jest Twojej opinii na taki jeden temat. Kiedy się opłaca przenieść dział sprzedaży do takiej firmy jak Twoja? A kiedy się nie opłaca? Kiedy warto budować swój dział, a kiedy warto oddelegować to po prostu i przenieść do firmy zewnętrznej? Wiesz co, jeśli masz produkty szybko zbywalne, jest to sprzedaż transakcyjna, to nie ma znaczenia, kto to sprzedaje. Może zadzwonić osoba obca, tak jak mój handlowiec i po prostu załatwić część tego, co znaczy szybko, szybko zbywalne, bo jakby przy sprzedaży telefonicznej... No to... Czyli nie produkty wymagające sprzedaży doradczej. Doradczej, czyli takiej, gdzie trzeba się 2-3-5 razy spotkać z klientem, uszyć dla niego rozwiązanie na miarę. Tak? Czyli nie sprzedaje ekspert albo doradca, tylko wyłącznie osoba, która pozna 4 parametry produktu. Tak jest. Tak? I jest w stanie skutecznie się o nim wypowiadać na poziomie podstawowym, ale to wystarcza do tego, żeby wykonać na przykład pierwszą część procesu sprzedaży. Czyli umówić spotkanie, ewentualnie pozyskać leada. I no, na przykład szkoliłem w takiej firmie, gdzie proces sprzedaży trwa 4 lata. I handlowiec 4 lata chodzi nad klientem, żeby ten złożył u niego pierwsze zamówienie. Więc to nie ma najmniejszego sensu oddawanie tego do mnie. Tak, tak, bo... No bo co, jasne. Nie? Ale jest masa produktów częściej niż usług, które można naprawdę podczas pierwszego kontaktu dobrze zareklamować. Czyli call center wykonuje tu najtrudniejszą część roboty. Pierwszy kontakt. Tak, odsiewa plewy, wiesz, plony od... Wiesz, super. Okej, to może na koniec tego naszego odcinka zrobimy konkurs. I nagrodą w tym konkursie będzie książka Karola z autografem. I to, jak się nazywa książka? 100 taktycznych zasad sprzedaży. Jedna z moich książek, powędruje tego z Was. Super. I teraz wyślemy taką książkę osobie, którą tutaj wybierzemy razem z Karolem, która wpisze komentarz. A co będzie w tym komentarzu? Masz wpisać tą frazę, to pierwsze zdanie, ten hak na uwagę, który używasz, chciałbyś użyć, dzwoniąc do klienta. Tak. Może być w swojej branży i teraz najbardziej taki innowacyjny i najbardziej, uważam, jakby pomysłowy ten hak, oryginalny. Albo tak, rozpoczęcie rozmowy, zostanie nagrodzona książką. Jakby od 30 dni, macie na to 30 dni od emisji tego odcinka i po 30 dniach zamykamy konkurs, jakby nagroda albo rozwiązanie będzie w komentarzu, wtedy skontaktujemy się z tą osobą i wyślemy Wam tą książkę. Także dokładnie. Dzięki, Karol, za tą naprawdę fajną, merytoryczną rozmowę. Piąteczka.